Laudetur, laudetur. A dziś powiem Państwu coś, co będzie ilustrować takie słowa Gandalfa. On wtedy do Froda mówił, ilustrując to Sauronem: pamiętaj, żadna rzecz nie jest do końca zła, ani do końca tylko dobra. Tego nie wiem, czy tak jest. Myślę, że są rzeczy do końca złe i do końca dobre, ale jest ich bardzo niewiele. Oczywiście większość pociąga różne skutki. Nawet wojny dają nam potem coś, z czego ludzkość korzysta, tak jak nowe leki, nowe technologie. Spójrzcie, ile na strasznym ludzkim cierpieniu na ofiarach bestialskich eksperymentów zbrodniarzy nazistowskich, ile rzeczy się dowiedzieli z medycyny. Chociażby z medycyny kosmicznej. Kto ciekawy będzie widzieć. Dobra. Ale ziemie zachodnie, o tym mamy mówić. Tutaj zapłodnił mój niespokojny umysł już mój historyk z liceum wielkiej klasy, zresztą nauczyciel prowadzący zajęcia na poziomie akademickim. O co chodzi? Żadna rzecz nie jest tylko zabytkiem. Stalin zamierzał na zawsze związać Polskę z Rosją, czy to sowiecką, czy jakąkolwiek inną, przez prostą rzecz. Po odebrawszy Polsce Kresy Wschodnie, przykleił do niej, odbierając je Niemcom, ziemie zachodnie. Dzisiejszy Dolny Śląsk, Prusy, Mazury, nazywam to Mazurami i Warmią, Pomorze Zachodnie, Pomorze Centralne. Stalin myślał tak. Te ziemie są dla Niemców na tyle ważne, że zawsze w odrodzonych po wojnie Niemczech będzie dominować jakiś trend rewizjonistyczny. Polska w naturalny sposób będzie skazana na zawsze na sojusz ze Związkiem Radzieckim czy z Rosją, który w naturalny sposób będzie gwarantem nieodebrania tych terenów przez Niemcy. Polska byłaby w jakiś sposób zmuszona na taki sojusz, tak jak do niedawna Armenia była w takim sojuszu z Rosją, licząc na to, że Rosja obroni ich przed Azerbejdżanem. Okazało się, że Rosja ma to w nosie albo jest po prostu za słaba, nie moja sprawa. Ale teraz, spójrzcie, Stalin nie przewidział tego, że Niemcy są w stanie całkowicie się zmienić. Pod wpływem troszkę wymuszonej przez Amerykanów demokratyzacji i denazyfikacji, a potem rozwoju demokratycznego państwa prawa, staną się zdrowym człowiekiem Europy, jedną z najsolidniejszych demokracji liberalnych w Europie, gdzie cały czas, AfD rośnie w siłę, ale to cały czas nie jest żadnym zagrożeniem. A my tylko zyskaliśmy. A teraz popatrzcie na drugą stronę medalu. Wyobraźcie sobie, że wkraczamy w 89 rok z tą olbrzymią ilością Ukraińców na Wołyniu, z pamięcią o rzeziach, o przyszłości. Więc Ukraińcy na Wołyniu, na Podalu, mamy Kresy. Nie zabrano nam Kresów. Litwini, którzy tak samo nienawidzą koło Wilna Polaków, po 89 roku na 80% moim zdaniem mamy masakrę. Mamy coś na kształt Jugosławii. Myślę, że być może nawet w tym stopniu, jeżeli chodzi o jakiś wojn, wzajemnej rzezi, wojny domowej, w jakiejś wojny także na Litwie i mowy nie ma o żadnej Unii Europejskiej, mowy nie ma o żadnym NATO. Stajemy się czymś jak upadłą Jugosławią na początku lat 90. Jeśli myślicie, że przesadzam, że to Bałkany, spójrzcie, nawet okres przedwojenny, terroryzm i nacjonalizm ukraiński, myślę, że powtórka na Ukrainie, tak, komunizm zakonserwowałby i wyciszył przymusowo, żelazną obrożą te konflikty narodowościowe, po 89 roku one wybuchłyby ze straszną siłą, sprawiając, że Polska nie mogłaby dołączyć do żadnego Zachodu. Tak, Stalin oddał Polsce w ten sposób wielką przysługę. Każda myśląca osoba będzie to widzieć, jeżeli przeanalizuje po prostu całość. I trzecia rzecz. Tereny wschodnie były najbardziej zapizdziałymi, najbardziej zaniedbanymi terenami. No ludzie, po lesie z tymi lasami. Ja kiedyś przygotowywałem takie materiały o KOPie, Korpusie Ochrony Pogranicza. Jezu, no oni rowery i łódki tylko mieli. Tam było błota, bagna. Dostaliśmy za to znacznie wyżej, fantastycznie zindustrializowane tereny, nie wiem, szczecińskie, Dolny Śląsk, z rozwiniętą siecią kolejową, wreszcie tereny zdecydowanie miejskie, znacznie mniej wiejskie, z dużym farmerskim rolnictwem. To skutek tak zwanych niedziałów pruskich w Landreście Pruskim, jeszcze bardzo, bardzo dawno temu. Utraciliśmy zdecydowanie mniej wartościowe tereny, a to obciążenie nacjonalistyczne, o którym wam mówiłem, wojną i rzezią, wojną domową w latach 90. to już kolejna sprawa. Tam mamy prawdziwe skarby na ziemię. No KGHM Polska Miedź, jedne z największych na świecie złóż miedzi i srebra. A sam, jak wiecie, bo wiem, kocham Dolny Śląsk. Kocham też wszystkich moich fanów, którzy mnie tam pozdrawiali, na Śnieżniku zapraszali, w Kłodzku, etc., etc. Dziś skończę inaczej. L'Andreux signifie la mort. Ramen.